I chodzi o to, żeby ten łańcuch nie był zbytnio pod kątem. A to oznacza, że jeśli tutaj mamy jedno, trzy przełożenia, a tu mamy ich 9, to tutaj tak, 1, 1, 3 powiedzmy, 2, 3, tak 6 do 7 maksymalnie, nie? Nie wiem, czy coś widać. I jak mamy 3, to od 6 do 9. Na przykład nie powinniśmy unikać takich przełożeń, na przykład jak 3 i 1, jak 1 i 9 i tak dalej. Także tak, celowo wybrałem takowe miejsce. Mamy tutaj 110 metrów na długość, 6 metrów przewyższenia i 5% średniego nachylenia. I w zależności od trudności podjazdu, czy jest on, słuchajcie, bardzo nachylony, czy tak lżej trochę, takie przódki powinniśmy wybrać. Ja tak robię właśnie, że już przed startem sobie myślę, dobra, na tym podjeździe powiedzmy, wjadę na przódkach 2 i 4. I jak będę jechał, to ustawiam sobie wcześniej, o kurde, żeby właśnie było już te 2 i 4, żeby nie musiał zmieniać tego pod górkę, jak będę jechał. Natomiast nie zmieniamy przyrzutek, jak nie jedziemy, jak rower po prostu stoi. Zaraz wam pokażę ten wariant. Dobrze, także ja sobie już teraz te przyrzutki zmieniłem wcześniej. Chwila na rozjazd. I zobaczcie teraz, z jaką łatwością ja pod ten, słuchajcie, pod tą kładkę podjadę. Jadę, słuchajcie, w tej chwili 20, proszę was, 4,5 na godzinę. No i jesteśmy, proszę państwa. No ale dobrze, słuchajcie, no zawsze jest jeszcze wariant B. Ktoś zapomni zmienić przerzutek, wjeżdżając pod górkę. Czy możemy wtedy jeszcze to zmienić? Słuchajcie, jeśli górka nie jest zbyt stroma, można. Jeśli nie mamy już się, słuchajcie, możliwości wycofać, bo zawsze lepiej kawałek zjechać i podczas zjazdu na dobrą sprawę zmienić, ale jak już wjeżdżamy i nie jest zbyt stromo jak tutaj, to słuchajcie, można zmienić przódkę pod warunkiem, że nie będziemy naciskać wtedy na pedały zbyt mocno. Znaczy będziemy po prostu lekko pedałowali wtedy. Pokażę wam teraz, co by się stało, gdybyśmy wystartowali powiedzmy z 3 i 9 nawet, o. I gdzieś byśmy się skapowali na górze, że kurde, no nie zmieniłem tych przerzutek jednak. Bo ogólnie nie jest, słuchajcie, zdrowe wjechać na najwyższych przełożeniach na górę. Bo ja to generalnie, słuchajcie, ja mam już taki nawyk, że już wiem, kiedy zmienić przerzutkę, kiedy nie, kiedy należy, kiedy będzie potrzeba taka. Ale niektórzy takiego nawyku nie mają. Ogólnie nawet po tej ziemi nie jest łatwo na najwyższych przełożeniach jechać. Więc już generalnie bym sobie zmienił, ale tak, no z tej przodek się nie startuje, ale my tak zrobimy. Tak się, słuchajcie, nie robi generalnie, więc no jedziemy trochę teraz wolno. Ale ja wam miałem pokazać, co się wydarzy, jak właśnie już na górce się skapujemy, nikt nie jedzie. Co się tutaj stanie? Ojej! No nie zmieniłem tych przyrzutek, no kurde, co teraz to? No wloka się tutaj, słuchajcie, depczę w te pedały. Jadę, słuchajcie, tutaj 10 na godzinę, 7 nawet. No i nie mogę, no, no problem jest. Na razie nie przeszkadza nikomu. I teraz tak, widzicie? Rozpędza się kawałek. Słuchajcie, zadzwonił Przemek Niemiec i przerwało nagrywanie. Dlatego, słuchajcie, jeszcze raz. Wiem, że do tego momentu to jechałem, ale tak. No nie zmieniliśmy tych przerzutek. Jedziemy teraz do tych najwyższych. Popełniliśmy taką małą gafę, strzeliliśmy. No i dobra. No to się jeszcze rozpędziłem, to słuchajcie, jeszcze raz jesteśmy w stanie wjechać o sile łydek. Ale dobra, i teraz słuchajcie, jak już zabraliśmy trochę tempa, nie naciskając na pedały, zmieniam te przełożenia, trochę się tutaj zatrzymam, nabiorę tempa, delikatnie naciskając na pedały, przyrzutka na mnie naskakuje, o! Zmieniliśmy przyrzutkę i wjeżdżamy. Nabraliśmy tempa i jedziemy. I tak to powinno mniej więcej wyglądać. A, słuchajcie, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Tego się nauczyłem od pana Leszka z kanału Leszek Prawie Pro. Że słuchajcie, na przykład jak wyjeżdżamy ze zakrętu, na jakichś zawodach jesteśmy, to nie powinniśmy od razu pełną mocą cisnąć na pedały, tylko właśnie spokojnie się rozpędzić i dopiero cisnąć. Ponieważ na ten rozpęd jakby więcej energii stracimy, aniżeli byśmy po prostu cisnęli dalej już te 40 minut na godzinę.
Bo słuchajcie, nawet jakbyśmy jechali przez 8 godzin, słuchajcie, jednego dnia, to nie dałoby nam to aż takich rezultatów, jakbyśmy, słuchajcie, jeździli nawet tą godzinę, ale tak w trupa się zajechać. Że jakby, słuchajcie, musimy nawet krócej, ale żeby to ten trening wychodził poza strefę naszego komfortu. I tak oto właśnie uzyskamy wyniki. Nie mówię, że długotrwałe wycieczki, takie powiedzmy po 100 km w górę, nie mają żadnego sensu, nie mają żadnego znaczenia. To słuchajcie, wtedy jesteśmy, mamy lepszą kondycję, lepszą psychikę, a przede wszystkim zwiedzamy też to, co się dzieje dookoła. Jeśli jednak, słuchajcie, chcemy trenować bardziej zawodowo, to byśmy musieli robić, słuchajcie, interwały. Albo jakieś podjazdy właśnie, więc i nawet, kurde, godzina tak pojechać, tak z różnymi, że na przykład 3 minuty jedziemy, ponad 40 na godzinę utrzymujemy tempo, da to nam, słuchajcie, lepsze rezultaty. Samo jak zresztą biegamy, ja dzisiaj też właśnie biegałem, że jak będziemy biegać, słuchajcie, bez interwałów, to nie będziemy biegać szybciej. Jak będziemy biegać z interwałami, to tym samym jednocześnie też po czasie zobaczycie, że biegamy ogólnie szybciej. Również o tych interwałach. Ale dobra, co by się stało, jakbyśmy sobie odpuścili jeden trening? No przecież nic się nie stanie, jak słuchajcie, odpuszczę sobie jeden trening, to no. Kurde, dzisiaj miałem wyjść na rower, pojeździć, przycisnąć. Ale zamiast tego, słuchajcie, zostałem sobie, słuchajcie, w domu i obejrzę sobie swój ulubiony serial. Czy to coś zmieni? No przecież, słuchajcie, to jest tylko taka cegiełka. To jest taka cegiełka wśród domu, który żeśmy, kurde, wybudowali. Taki jeden trening. Jeśli na przykład z jakiegoś powodu nie możemy wykonać treningu, powiedzmy, że zachorowaliśmy, albo wypadło nam coś naprawdę bardzo ważnego, co nie jest zbytnio związane z treningiem. Wtedy powinniśmy mieć plan B. Czy coś powinniśmy zrobić, na przykład też jutro. Ale generalnie, nie mówię to oczywiście takim, że ta sytuacja wypadła nam coś innego niż trening ważniejszego. Na przykład jakaś, kurde, w pracy musimy zużyć, dostać czy coś. Tylko słuchajcie, że sobie odpuścimy z lenistwa. Albo tak. Tyle już się najeździłem, dzisiaj już mi się nie chce, nie zrobię tego treningu. W nosie to mam. I tu słuchajcie, najgorszą sytuacją byłoby zaprzestać. No bo dobra, raz sobie odpuściliśmy, to co za problem, przecież trening nie jest taki ważny, nie jest to priorytet, coś co powinniśmy zrobić, dlatego sobie odpuszczę to się następnym razem. Następnym razem również tego treningu nie zrobię. Przecież wypracowałem sobie formę, a może dzisiaj sobie, słuchajcie, podjadę normalnie, tak na luzaka, bez tych interwałów. No co mi tam, kurde, przecież to tyle już się najeździłem. Nie, tam, dzisiaj jadę normalnie, dzisiaj nie zwiększam swojej poprzeczki, już jesteśmy na dobrym poziomie. Tak samo zresztą z wagarami. No raz pójdziemy na wagary i będziemy na przykład mogli złapać tą tendencję, jakby regularnie chodzić na wagary. I się skończy jak tej piosence zresztą. I jak tak sobie odpuścimy raz, drugi i trzeci, to po czasie, słuchajcie, to co zbudowaliśmy przez te lata, popsuje się. Będzie nam się to stopniowo, będziemy tracić siły, tracić kondycję i nie będziemy już w stanie przejechać na przykład z taką daną prędkością danego odcinka. Nie będziemy, słuchajcie, podjechać w stanie pod jakąś górkę, którą właśnie sobie wcześniej podjeżdżaliśmy bez problemu. I słuchajcie, no stracimy naszą formę, stracimy tą kondycję. I będziemy musieli na nowo to, słuchajcie, wybudować i powrócić do formy. Pocieszę was jednak, słyszałem o czymś takim jak pamięć mięśniowa. Oznacza to, słuchajcie, że jak już wcześniej jeździliśmy i zrobiliśmy sobie jakąś przerwę, to łatwiej będzie nam tą formę, tą kondycję odzyskać, niżeli byśmy na przykład od samego zera, od początku startowali ze wszystkim. Ponieważ mięśnie tam pamiętają, no nie? Ale generalnie ktoś powiedział też, że jak się nie używa danych mięśni, to one zanikają, ponieważ organizmowi się nie opłaca inwestować energii w te mięśnie. I druga sprawa, że generalnie ktoś powiedział, że już to te tkanki zbite, no nie? I jak już mamy jakieś mięśnie rozpracowane, to one nam nie opadną, pomimo że byśmy przestali trenować. Tylko słuchajcie, byśmy stracili siłę tych mięśni. I to jest nie do końca prawda. Ja miałem sześciopak w lato. Nie, i odpuściłem sobie, przestałem robić te spięcia, te brzuszki, ten trening na brzuch. I słuchajcie, nie wygląda to już tak jak kiedyś. Jeśli chodzi o trening kondycyjny, to tak, słuchajcie, też miałoby to trochę sensu, ponieważ ktoś na przykład sobie stwierdzi, że przez zimę nie będzie jeździł. I słuchajcie, jak zacznie jeździć na wiosnę, to szybciej odzyska tą formę, niż jakby nie jechał w zeszłym roku. Po tej zimowej przerwie jakby, nie?
to samo. Jakbym teraz dalej znowu zaczął robić te mięśnie brzucha, to słuchajcie, ten sześciopak by powrócił szybciej, niż jakbym nigdy nic nie robił. Dobra, i teraz ostatnie zagadnienie, które chciałem poruszyć w dzisiejszym odcinku, jest jazda z Krystianami. Co to oznacza? Słuchajcie, że jeździmy dosyć szybko, powiedzmy na co dzień 27 na godzinę, mamy dobrą kondycję, co się zdaje robić interwały, ale jedziemy z jakimiś marudami, którzy, słuchajcie, nie są w stanie nam utrzymać tempa i musimy się do nich my dostosować. Da nam to tyle po prostu, że słuchajcie, my też stracimy przez to formę i staniemy się takimi Krystianami. Niestety. To może na zakończenie odcinka jeszcze wam powiem, słuchajcie, nie ma sensu porównywać się do innych. To znaczy, ojej, ja zrobiłem tylko 2000 powiedzmy kilometrów przez rok, a ktoś zrobi 20 tysięcy kilometrów przez rok. Słuchajcie, tamten jedzie z prędkością 27 km na godzinę, a my powiedzmy jedziemy z prędkością 22 na godzinę. Słuchajcie, każdy organizm jest inny, ale to nie tylko o to chodzi. Tu chodzi też o to, że trening czyni mistrza. Na przykład naszym celem jest poprawić naszą średnią wydolną prędkość, nie? No to słuchajcie, właśnie jak mówiłem, te interwały sprawią, że jeśli na początku nasza średnia wynosiła 22 na godzinę, to nam wzrośnie na przykład z czasem do 27 km na godzinę. Jeśli ktoś, słuchajcie, jest takim ultra kolarzem, powiedzmy, i jego interesują długie dystanse. I słuchajcie, jak już przejedzie na przykład pierwszą 50-kę, no to potem przejedzie, słuchajcie, 60 km, potem przejedzie 70 km i w końcu osiągnie sobie wymarzoną setkę, a potem, słuchajcie, będzie się wspinał po więcej, po 150 km, po 200 km jednego dnia. Ważne też, słuchajcie, żeby wygospodarować sobie ten czas przede wszystkim. Więc jeśli mamy czas na przykład na rower albo na jakiś trening, no to powinniśmy ten trening wykonać, a nie, słuchajcie. No i generalnie też sobie tak pomyślałem, że intensywność treningu, no nie? Że na przykład sobie tak pomyślałem, dobra, dzisiaj jest lekki trening, jutro jest mocny trening, potem znowu lekki trening, potem mocny, regeneracja. I potem znowu lekki trening, mocny trening, lekki trening, mocny trening, regeneracja. Znaczy tutaj chodzi o naszą strefę komfortu, jakby, że zostanie ta górna granica podniesiona. Na przykład kiedyś sapaliśmy jano 27 na godzinę, potem 27 na godzinę to będzie dla nas bułka z masłem i będzie na przykład sapać przy 35 na godzinę. Albo jak ktoś na przykład ćwiczy na siłowni i kiedyś, słuchajcie, ciężar 40 kg to było dla niego dużo, tak potem na przykład z czasem dla niego to będzie masełko. No bo mówię, na przykład ktoś ma cały dzień, może sobie codziennie jeździć po te kilka godzin, no to sobie będzie jeździł. Ale jeśli słuchajcie, ktoś na przykład pracuje dużo, ale na przykład ma tą godzinę, dwie po pracy, no to niech wyjdzie na ten rower i ciśnie. Słuchajcie, ja teraz jadę do Elbląga do ciotki po zupę. Nie no, słuchajcie, co za cymbał, kurde, przednia lampka z przodu. Przecież to jest niebezpieczne, to przecież to jest mylę kierowców, słuchajcie. Myślą, że jadę do przodu, tyłem, a naprawdę jedzie w naszą stronę.